popatrzmy najciekawsze fragmenty tego meczu. To już była zapowiedź, że PGE GKS zamierza ruszyć ostro. Jacek Popek strzelał głową. Tak jest, Setnarski dośrodkowywał, on miał wiele okazji do tego, żeby... Teraz dośrodkowywał Małkowski. Janusz Gol uderza tu jeszcze minimalnie obok słupka. Po koźle... To były pierwsze 3 minuty meczu, dodajmy Janu. Oczywiście, po koźle minimalnie myli się Janusz Gol. Dawid Nowak, 4. minuta spotkania, odgrywa piłkę do Małkowskiego, ten od razu dośrodkowuje Nowak głową, to było dobrych 14 metrów, fatalny błąd Michała Gliwy, 1-0. Kapitalne podanie Nowaka. Pierwszy super z pierwszej piłki dogrywa Małkowski. Może i ta piłka błąd... inaczej się odbiła, no ale za szybko troszeczkę kładł się też Michał. Błąd bramkarza i to nawet nie ma o czym mówić. To duży błąd. Duży błąd. Wielbłąd. Dawid Nowak czekał, żeby móc zamanifestować swoją radość. Ale też trzeba powiedzieć o biernej postawie stoperów. Tu Jodłowiec był blisko Nowaka, nie zaatakował. No to jak mówisz o biernej postawie stoperów, to popatrz teraz. 6. minuta, Nowak, gol. A Pietrasiak? I kogo przy Nowaku? No to 2-0. No właśnie. Złe wybicie Tosika. Od tego się ta akcja zaczęła. Nowak, podanie do Janusza Gola. Słupek. Pietrasiak nie poszedł do końca za Nowakiem i Nowak na 2-0. To był knockout. Tak wyglądał początek tej pierwszej połowy, po którym tak naprawdę Polonia do końca się nie podniosła, bo Polonia no, swojej gry dziś w Bełchatowie nie gra. Tak się rozpoczęła druga część meczu. Tutaj uderza Setnarski, piłka od Tosika, od poprzeczki. Mogło być 3-0 dla PGE GKS. Bo to Bełchatów rozpoczął z impetem i tutaj Setnarski, bliski strzelenia trzeciej bramki. 56. minuta. Ebi Smolarek do Sobiecha, Sobiech do Gołębiewskiego. Ten oszukał Tanewskiego, nie wyszedł do tej piłki Sapela. No i to była kontaktowa bramka dla Polonii. Tak, świetne podanie Sobiecha. Sapela powinien skrócić jednak, sprowokować napastnika warszawskiej Polonii, ale tutaj Gołębiewski pewnie strzela i już mamy kontaktową bramkę. 2-1. I w tym momencie Polonia uwierzyła, że jest w stanie odwrócić losy tego spotkania. Dodało to oczywiście animuszu. To jest, no tak, tu jest, no... Ależ tam jest ciasno strasznie, ciężko powiedzieć. Dopatrujemy się. Był też jeden piłkarz PGE GKS-u, to nie jest ważne. 62. minuta, Sobiech, Gołębiewski z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki. Mamy w Bełchatowie remis 2-2 w tej 62. minucie. Sporo zamieszania, bardzo przytomnie się zachował Sobiech. Piłka już praktycznie szła do bramki, ale jeszcze Gołębiewski dla pewności. 2-2, Gołębiewski, wejście Smoka. No tak, 2-2, zrównał się ilością strzelonych bramek z Dawidem Nowakiem. No ale Dawid Nowak nie zamierzał w tym meczu odpuszczać. Świetne podanie Macieja Małkowskiego. Zewnętrzną częścią stopy, no kapitalne podanie. Bilardowe. Jodłowiec subtelnie, ale jednak lewa ręka, ewidentnie poczuł tę rękę też Dawid Nowak. To też jest sztuka. Tomasz Jodłowiec po tym zagraniu wyleciał z boiska, a piłkarze PGE GKS-u Bełchatów otrzymali rzut karny. To jest czerwona kartka dla Jodłowca. Widzimy, że nie protestuje Jodłowiec, faulował. 71. minuta. Dawid Nowak po raz trzeci lepszy od Michała Gliwy. 3-2. Pewnie Nowak umieścił piłkę w bramce, zaliczył hat-tricka.